Patryk z Parku Maszyn, witam serdecznie. Powiedz mi dzisiaj awans, jak się czujesz po swoich zawodach, w twoim wykonaniu? Czy było optymalne, czy coś byś poprawił, byłeś zły z tych strat punktów, czy jednak no, liczyłeś, że zjedziemy się z silnymi ekipami i może to się wydarzyć? No, cieszę się przede wszystkim, że mamy ten awans i to z pierwszego miejsca, tak? Udało się wygrać. Zgubiłem się 2 punkty w jednym biegu, jednak był to taki bieg, w którym bardzo próbowałem pomóc Kasprowi. Dużo się działo na torze, tak? Tak, dużo się działo. Momentami w trójkę wchodziliśmy w łuki, więc myślę, że i tak ta jedynka tutaj była wygrana, bo udało nam się przebiec 4-2. Gdzieś tam udało nam się wstrzymać tego Wiktora i między innymi też te punkty dały nam wygraną. No, gratuluję awansu, a powiedz mi, powoli odchodzisz z wieku juniora. Czujesz się już przygotowany na TU24 na przyszły rok? Czujesz, że będziesz musiał coś jeszcze zmienić, nie wiem, poprawić, czy może bardziej sprzętowo przed tym kolejnym sezonem? Jak ty się czujesz? Myślę, że sprzętowo i fizycznie jestem bardzo dobrze przygotowany, więc dalsza praca, raczej w sprzęcie nic dużo nie będę zmieniał. Mam świetne silniki od pana Rysia Kowalskiego, za co tutaj też wielkie podziękowania, bo nigdy nie zawodzą mnie te silniki, te jednostki. Okay. Więc sprzęt jest super, ja myślę, że też jestem dobrze przygotowany, więc ta zima, myślę, że jakoś dużo nie będzie się różniła od poprzednich. Po prostu będę jak najciężej trenował i podejdę do sezonu jak do każdego dotychczas, bo wiem, że też umiem wygrywać z seniorami, pokazałem też ten pokrót. A powiedz, a czujesz, że ten sezon, te sezony juniorskie wykorzystałeś w pełni? Tak ostatnio zapytałem tak Mateusza Cierniaka, który mówi, że właśnie miał szczęście, że ominęły go kontuzje. Jak to w twoim wypadku? Uważasz, że no, zdobyłeś może nie, ale czy rozwinąłeś się na tyle, na ile chciałeś, że jesteś w tym miejscu, w którym chciałeś być, czy coś tam cię spowolniło? Zawsze chciałoby się być jeszcze wyżej, jeszcze lepiej. No, ja akurat miałem dużo tych kontuzji, czasami zdarzała się nawet nie jedna w sezonie, a więcej, więc to też na pewno mocno mi przehamowało. No, taki kop może w dobrą stronę i taki rozwój poszedł, jak przyszedłem do Grudziądza, czyli te 2 ostatnie... No właśnie, a co się zmieniło wtedy? Coś zmieniłeś? Zmieniło coś? Się wszystko. Aha, okay. Od klubu po team. I troszkę moje też przygotowanie, więc praktycznie wszystko, co mogłem, to zmieniłem, no i zaowocowało to. Myślę, że na dzień dzisiejszy nie mogę żałować żadnej z tych decyzji, bo wszystko mi wyszło na dobre. A który lepszy jest tor dla Ciebie? Grudziądzki czy Mszczyński? Myślę, że Grudziądzki tor mam na tyle jakby objeżdżony, że jest to tam pewniejszy i pewniej jakby mogę założyć jakieś ścieżki w ciemno, czy jakieś ruchy, które mogę zrobić, już wiesz. Ale to wiąże się z tym, że lubisz te takie właśnie bardziej techniczne, bo jednak w Lesznie to jednak po szerokie się jedzie i ten szerszy, taki większy tor. W sumie nie wiem. Lubisz tą manetką pomanewrować, czy jednak... Nie wiem, z czego to się wzięło, może z tego też, że po prostu jak wszedłem do Grudziądza, to lepiej zaczęło mi się jeździć, może stąd tak... Jakieś w głowie takie przeświadczenie, że ten tor jest dla mnie lepszy. Dobrze, jeszcze 2 pytania. Co uważasz, że powinieneś poprawić? Jakieś takie słabe strony Kaspra Pludry, na którym chciałbyś wyeliminować? Myślę, że starty. Jeszcze muszę pracować nad startami, bo mimo, że dzisiaj wychodziły, to często gdzieś tam zostaję na tym starcie i czasami rozegranie pierwszego łuku, a w Ekstralidze z najmocniejszymi przeciwnikami to... Jak się przegra start, źle rozegra pierwszy łuk, to później, że jest bardzo ciężko przejść. A mocno w takim razie? Na kontrze? Mocno, no myślę właśnie, że tutaj ta jazda techniczna, czy techniczne tory, czy właśnie jakieś czasami dziurawe, to myślę, że po prostu radzę sobie z nimi, bo troszkę najeździłem na tych torach. Okej, to gratuluję jeszcze raz i powodzenia w przyszłym sezonie. Trzymaj się. Dziękuję. Hej.